Chcę dzisiaj opowiedzieć o pięciu książkach, które łączą wydarzenia i postacie. Pięć różnych książek. Oto one. Według Słońca i Gwiazd Władka Wagnera. Książka, którą niedawno prezentowałem. Ognie i Mieczem Sienkiewicza. Za chwilę wyjaśnię, co mają wspólnego. Pamiętniki Davida Walsha, Australijczyka, wydane w języku polskim. Następnie jest książka Jerzego Klugera, The Hanya Pope, książka, którą napisała Delcy O'Brien według relacji Jerzego Klugera, który był przyjacielem jeszcze z czasów szkolnych, był przyjacielem Karola Wojtyły, potem był w bardzo bliskich kontaktach z Janem Pawłem II. No i na koniec Zjawa, czyli Odyseja Władysława Wagnera, opowieść emocjonalna Zbigniewa Turkiewicza. To jakoś tak zamykało przed kilku laty, tym się zajmowałem. Dzisiaj wrócił ten temat z wielu powodów. Więc chronologicznie, jak one się złożyły, te książki, że mogą stanowić całość. Według Słońca i Gwiazd książka opowiada o rejsie wokół ziemskim, a my myślimy, dzisiaj kierujemy nasze rozważania w etap końcowy, kiedy Władek Wagner na Zjawie III wyrusza z Australii do Polski. Na pokładzie są z nim jeszcze dwaj skauci australijscy, David Walsh i Blue. Po drodze, no, na jachcie dużo czasu w takiej podróży, zresztą byli ponad rok razem na Zjawie III. Władek miał książkę, jedyną książkę polską, Ogniem i Mieczem. Podarowali mu tam przy pożegnaniu Polonusy z Australii i czytał ją, ale czytał ją im, obu Australijczykom, opowiadając o wydarzeniach związanych z historią Polski. Opowiadał o Polsce, opowiadał o tym, jak jest pięknym krajem, jaką ma tradycję, jakie toczyła wojny i prezentował Polaków. David Walsh był jego jakby najlepszym uczniem tej szkoły polskości na Zjawie III. Nauczył się Polski tak bardzo, że kiedy po wojnie ożenił się i miał dzieci, gromadę dzieci, szóstkę, to wszystkim dał imiona pochodzące bezpośrednio z tej książki. Wszystkim dookoła opowiadał o Polsce, twierdzą, że wszyscy Polacy są jak Skrzetuski, starsi jak Zagłoba, oczywiście wszyscy uczciwi jak Podwipięta, a kobiety są jak Helena. Taki świat Polski prezentował, ale przede wszystkim marzył o tym, żeby do Polski dopłynąć. Spotkał po latach Ludka Mączkę, który na jachcie Maria opływał świat, dotarł do Australii, tam się spotkali, zaprzyjaźnili się. Byli na dwóch rejsach do Nowej Zelandii i na Wielką Rafę Koralową, a obiecali sobie wzajemnie, że do Polski dopłyną na tym jachcie. Po latach, w 1991 roku, kiedy organizowano pierwszy zlot polonijnych żeglarzy w Gdańsku, Ludek Mączka postanowił na tej Marii do Polski popłynąć, wziąć udział w zlocie i zaprosił Davida Walsha. I kiedy tam płynęli, David zachorował i umarł. Można powiedzieć, w bramie do Polski. Historia byłaby smutno skończona. Opowiadam o niej w tejże książeczce, w rozdziale pod tytułem Spełnione marzenie Davida Walsha. On umarł i nie dopłynął, ale marzenie zostało spełnione. Co się stało? Opowiada o tym przyjaciel papieża, Jurek Kruger. Cała historia przepiękna, tutaj jest zrelacjonowana w tej książce, jak oni się rozstali przed wojną. Myślę, że obaj zginęli, po wojnie odnaleźli się. I Kruger mieszkał w Rzymie, więc spotkań było dość dużo. Kiedy Karol Wojtyła został papieżem, to często bywał Kruger razem z rodziną na kolacjach, spotykali się. Żona Krugera, mimo że on był Żydem, ona była katoliczką,
I w takim duchu wychowywali dzieci, w duchu katolickim. Zresztą wiele kontaktów mieli z Watykanem, więc to było jakby naturalne. W tej rodzinie pojawiła się dziewczynka, Tesia, wnuczka Krugera, która dorastała, można powiedzieć, w ciągłych kontaktach z wujkiem Lolkiem, tak nazywała Jana Pawła II. Kiedy podrosła, oczywiście Jan Paweł II ją chrzcił, pierwszej komunii udzielał, bierzmował. Kiedy już była panienką taką na wydaniu, przedstawiła Janowi Pawłowi chłopaka, który smalił do niej cholewy. Końcowa scena w tych opowieściach i w całej dzisiejszej opowieści jest taka. Następnym razem chłopak lepiej się przygotował i nadal bardzo chciał dobrze wypaść. Tesia była zapatrzona i dumna, kiedy widziała, jak wujek słucha go uważnie. Chłopak opowiadał o swoim dziadku, że to wspaniały człowiek, że był skautem i że największym jego marzeniem było dopłynięcie jachtem do Polski, polskim jachtem. Było coś w tym chłopcu, co ujęło papieża. Jak się nazywał twój dziadek? Zapytał chłopca. David Walsh. Na jakim jachcie tak wędrował? Na Zjawie. O, to z Wagnerem. Znam tą historię, powiedział Ojciec Święty. To ty jesteś synem córki czy syna Davida Walsha? Syna. Ja też jestem Walsh. Edward Walsh. Ślub odbył się we wrześniu w 1997 roku w Castel Gandolfo. Sakramentu małżeństwa udzielał, no oczywiście, Jan Paweł II. I tak można 5 książek zaprezentować w jednym.